Dzisiaj czas na kolejną odsłonę tych rozważań o tym, co jest potrzebne w edukacji na nowo pojętej, co trzeba w edukacji odzyskać. Mówiliśmy już o tym, że trzeba odzyskać czas, pewne specyficzne podejście do czasu, które utraciliśmy. Mówiliśmy też o tym, że koniecznie potrzebna nam jest nadzieja, czyli zdolność do działania wbrew ufności w pozytywne rezultaty, ale z otwieraniem horyzontu. Mówiliśmy też o kulturze powitania, o tym, że trzeba taki wymiar gościnności odzyskać w edukacji. I dzisiaj kolejna odsłona takiego wymiaru nieuchwytnego, delikatnego, który uważam, że jest konieczny, to jest lekturowa poważność. Brakuje nam dzisiaj młockarni. Taka jest diagnoza Zygmunta Baumana na świat nowoczesnych mediów i nowoczesnej edukacji. Brakuje nam młockarni, która by pozwoliła nam oddzielić ziarno od plew, oddzielić istotne wiadomości, istotne prawdy od całej masy, całej ściany bezużytecznych śmieci. Dzięki nowoczesnym technologiom, mediom elektronicznym, właściwie stoimy przed taką nieprzebraną ścianą informacji, przed oceanem rozmaitych danych. I teraz jak z tego wybrać istotne problemy, palące, pilne sprawy, tych, którzy naprawdę mają coś do powiedzenia, czyli autorytety, od całej masy fikcji, iluzji, manipulacji, albo zwykłej jałowizny, dlatego co nie niesie w sobie żadnej żywotności, żadnej życiodajności. Więc prawdopodobnie, tak mówi Zygmunt Bauman, zadanie nadawania sensu i rozpoznawania prawdziwych problemów, ważnych zadań, od całej masy fałszywych alarmów i przelotnych mrzonek, to jest najważniejsze zadanie dzisiaj intelektualistów, edukacji w ogóle. A sytuacja, w jakiej się znajdujemy, czyli ta ściana, masa nierozróżnialna, masa danych, stoimy wobec tej sytuacji w takich okolicznościach, które Pierre Bourdieu, wybitny francuski socjolog, w książce o telewizji nazwał fast thinking. To znaczy, żyjemy w świecie szybkiego myślenia, czyli pośpiesznego myślenia. Nieustannie, codziennie za sprawą telewizji czy internetu w naszych domach obecni są fast thinkers, pośpiesznie myślący, czyli ci, którzy się posługują komunałami, frazesami, no bo format medialny, format telewizyjny nie pozwala na czasochłonną, długą argumentację, która by budowała zwolna jakąś perspektywę. Mamy najczęściej do czynienia z ludźmi, którzy muszą się zmieścić w formacie rozrywkowym, w formacie szybkim, więc posługują się skrótami, komunałami, frazesami, szczątkami wiedzy. To jest jeden kontekst, w którym musimy o tej ścianie wiedzy i o braku młockarni myśleć. Drugi ważny kontekst to jest dramatyczny kryzys czytelnictwa. Wiemy z raportów Biblioteki Narodowej, że ponad połowa Polaków nie czyta kompletnie niczego, a spośród tych, którzy czytają, większość czyta tylko teksty użytkowe, poradniki, instrukcje, ewentualnie albumy. Jedynie 5% populacji sięga po 7 tytułów rocznie. A ci, którzy więcej czytają, to już jest promil. To już jest znikomy fragment. W dodatku przyłącza się do tego pewien sposób edukacji, organizacji edukacji. Tej edukacji, o której na pierwszym wykładzie mówiłem, że zapomniała o swoich stawkach, że gra nie wedle swoich reguł. No i dzisiaj organizujemy edukację w ten sposób, że często najlepsze książki, najwybitniejsze dzieła trafiają na
gruntu nieprzygotowanych odbiorców i przez to są kompletnie ignorowane. Bywa też tak, że najlepsi studenci, najlepsi uczniowie są zniechęcani przez najgorsze książki, które i tak są wymagane w trybie poprawności szkolnej. Ale generalnie doczekaliśmy się czasów, gdzie można skończyć szkołę, a nawet skończyć studia, nie przeczytawszy żadnej książki. I to jest już zjawisko nagminne. Można operować skrótami, fragmentami. Krystyna Koziołek napisała niedawno świetną książkę Czas lektury, w której pokazuje, że w dydaktyce można się obejść bez czytania. Skoro liczy się wiedza o literaturze, to mamy paradoksalną sytuację, w której nieustannie narzekamy na spadek czytelnictwa, na to, że młodzi nie czytają, po czym tak organizujemy kształcenie, że można się obejść bez czytania, że można właśnie bazować na brykowych skrótach, na informacjach internetowych, liczy się wiedza testowa ostatecznie, więc generalnie można przejść cały cykl kształcenia bez doświadczenia lektury, wyłącznie z doświadczeniem fragmentarycznym. Odkładamy teksty, żeby zrealizować podstawę programową, żeby przygotować uczniów do procedur egzaminacyjnych, żeby pokazać pożytki multimedialności, ale gdzieś znika w tym samo doświadczenie lekturowe, które jest niezbędne, żeby dać nam efekt językowy, efekt obcowania z językiem, poszerzenie wyobraźni, poszerzenie wrażliwości. Wszystko to, co się wiąże rzeczywiście z lekturą. To nie jest tylko jakiś kłopot szkolny, jakaś wada czy słabość systemu szkolnego. To jest zjawisko, które ma daleko idące konsekwencje i dla naszego życia indywidualnego, i dla życia publicznego. Dla życia indywidualnego nieczytanie ma takie konsekwencje, że tracimy środki, tracimy narzędzia artykulacji własnego doświadczenia. Gorzej potrafimy opowiadać o sobie, o swoim życiu, o tym, co się w nas dzieje. Nie mamy się do czego odnosić, nie mamy kontekstów. Publicznie z kolei to ma też daleko idące konsekwencje, ponieważ nieczytanie niezwykle utrudnia zdolność docenienia sposobu myślenia i języka kogoś innego. Przyzwyczajamy się do takiej sytuacji, w której nikomu właściwie nie warto poświęcić uwagi, skupienia, pracy myśli. Nie ćwiczymy takich umiejętności, które się właśnie ćwiczy, kiedy się czyta poważnie tekst, a które potem przenoszą się na nasze kontakty międzyludzkie, na obcowanie z myślą drugiego człowieka, z jego światem. Tadeusz Kantor używał takiego mocnego sformułowania chamstwo kulturowe. I mówił, że chamstwo kulturowe jest wynikiem nieuwagi, braku uważności. On miał na myśli aktorów, którzy niezbyt wnikliwie słuchają uwag twórczych reżysera w czasie próby. Ale można uogólnić tą kategorię chamstwa kulturowego jako efektu nieuwagi. Bo iluż autorów, chociażby z tej racji, że nie żyją, albo że przemawiają do nas z innej perspektywy, z innego czasu, innego miejsca na świecie. Iluż autorów nie może się upomnieć o naszą uważność. Zostawia nam filmy, spektakle, książki, dzieła, ale się nie może upomnieć o naszą wnikliwą, uważną recepcję. O to, żebyśmy nie przeszli pośpiesznie wobec tego, co mają do powiedzenia. Więc żyjemy w świecie, to jest ten kontekst owego braku młockarni, o którym mówił Bauman, żyjemy w świecie, w którym powszechna jest niezdolność skupionego wysłuchania wystąpienia, powszechna jest niezdolność uważnego przeczytania tekstu, powszechne są pośpieszne spotkania, bez patrzenia w oczy. I to wszystko tworzy kulturę rozproszenia, kulturę powierzchowności, ale
to, co jest najgorsze, było efektem, to wzmacnia kulturę narcyzmu. Bo przyzwyczajamy się do sytuacji, w której naturalną postawą staje się postawa nie dać sobie niczego powiedzieć. Nikt nie jest warty tego, żeby go na serio wysłuchać. Żeby to było coś znaczącego dla mnie. Więc to jest postawa, nie dam sobie niczego powiedzieć, nikt mi nie będzie mówił, co mam robić. Nic nie zrobi na mnie wrażenia w gruncie rzeczy. Dlatego potrzebujemy bardzo prostej, ale jednocześnie niezwykle skomplikowanej sprawy. Edukacji, kształcenia. Potrzebujemy powrotu do czytania. O tym jest ta książka Krystyny Koziołek, Czas lektury. Tam autorka też stawia taką tezę, że trzeba wrócić do lektury, do doświadczenia czytania i rozmowy o tym czytaniu, rozmowy o tej lekturze. Nie do wiedzy o literaturze, czy o wiedzy o kulturze, tylko do przeżyć lekturowych, przeżyć kontaktu z kulturą. Nie chodzi o streszczanie dzieła. Nie chodzi też o budowanie komentarza podręcznikowego, tylko o to, żeby doświadczyć samego czytania, samego wpływu tekstu albo jakiegoś innego wytworu kultury. Krystyna Koziołek pisze tak. Szukając drogi do lektury szkolnej jako literatury w czytaniu, nie widzę innej niż lektura afirmatywna, wcielana przez nauczyciela, który ją wciąż odtwarza na oczach uczniów, którzy muszą widzieć go czytającego w zachwyceniu. Przestrzeń szkolna i uniwersytecka to muszą być przestrzenie rzeczywiście doświadczeń w kulturze. Przede wszystkim ci, którzy organizują to kształcenie, sami nauczyciele, sami wykładowcy muszą pokazać, że sami mają doświadczenie kulturowe. Że jakieś teksty ich samych zachwycają, że można się tym zachwytem podzielić, że można wciągnąć w takie doświadczenie czytania kogoś drugiego. Ale to wymaga ograniczenia testowego, podręcznikowego, brykowego materiału. Wycofania komentarza. Oczywiście nie zupełnego, nie całkowitego. Pewien fundament wiedzy zawsze jest potrzebny. Ale chodzi o to, żeby nie na tym był punkt ciężkości. Trzeba troszkę wycofać komentarz nauczycielski, komentarz podręcznikowy, żeby zrobić przestrzeń dla doświadczenia. Jeszcze raz oddaję głos Krystynie Koziołek. Siła komentarzy. Piętrzące się interpretacje są jak lawa pokrywająca żar dzieła. Wynaturzają się w ułatwioną hermeneutykę sensu gotowego. Po co czytać, skoro można przeczytać? Na skróty, na wylot, od razu, na prędce, wydrążony, wydobyty w cudzej interpretacji sens. A jeśli sens mamy z góry gotowy, jeśli on gdzieś tylko tkwi i trzeba go tylko odczytać, no to właściwie nie ma sensu czytać. Można to zrobić szybciej, wygodniej, właśnie uzyskując gotowe informacje. Nie trzeba wyczytywać sensu z doświadczenia własnego spotkania. Lekturą. A zatem w tym, co ja nazywam odzyskiwaniem uważności lekturowej, chodziłoby przede wszystkim o zrobienie takiej przestrzeni, żeby dane dzieło, czy będzie to tekst, czy będzie to jakieś dzieło plastyczne, czy muzyka, żeby była przestrzeń, aby dzieło mogło wybrzmieć, mogło się pojawić. I to daje często taki efekt, pierwszy oczywiście efekt, jaki mamy po jakimś ważnym spektaklu, świetnym filmie, w jakimś właśnie kapitalnym tekście, który przeczytaliśmy. I to jest taki efekt milczenia i braku słów. Czasami jak się kończy film, kończy się spektakl, czy jakiś koncert, to mamy takie poczucie, nikt nic nie mówi, no, mam takie poczucie, że trzeba powiedzieć i że komentarz jest zbędny, przynajmniej w tej chwili. I coś takiego można też generować w przestrzeni akademickiej czy szkolnej. Jeszcze raz Krystyna Koziołek, która się dzieli swoim doświadczeniem szkolnym, mówi tak. Nasz nauczyciel sam dawał przykład po lekturze tekstu, wycofując się w milczenie.
Nie zadawał natychmiast pytań, nie przymuszał do odpowiedzi. Robił miejsce nie naszym słowom, nawet nie myślą, ale przed dyskursywnej reakcji na tekst. Czemuś, co powstaje w ciele i umyśle odbiorcy pod wpływem działania osobliwego języka zwanego literaturą. Ale samo nie jest językiem. Zresztą celem było przywrócić nas do językowej aktywności. Choć zdarzało się, że milczeliśmy długo. Może tak długo, jak topią się płatki śniegu na naszym ubraniu. Czasem powrót domowy był gwałtowny, jeden przez drugiego. Bezdech mowy sprawiał, że potem rwaliśmy się do rozmowy niestłumionej wcześniejszym komentarzem. Można to jeszcze inaczej nazwać. Chodzi w tym czytaniu szkolnym, uniwersyteckim o odtwarzanie sceny pierwotnej. Scena pierwotna to jest w kontekście psychoanalitycznym ten moment, kiedy dziecko przez przypadek albo wiedzione ciekawością podpatruje rodziców, kiedy mają kontakt fizyczny, miłosny kontakt fizyczny. Rozszerzając tę metaforę psychoanalityczną, to jest po prostu takie doświadczenie, kiedy w nasz umysł wdziela się jakiś obraz, którego nie rozumiemy, którego sens dopiero przychodzi później. To jest takie doświadczenie, w którym nie można uczestniczyć z zewnątrz, a więc na chłodno, krytycznie, tylko je przeżywamy. To jest obraz, który nas uderza. To jest ślad taki zmysłowy, emocjonalny, który w nas zostaje. I dopiero z czasem przychodzi sens, przychodzi odczytanie, przychodzi właśnie dystans krytyczny. I o to by chodziło w dydaktyce lektury, w tej dydaktyce czytania, żeby odtwarzać taką scenę pierwotną, żeby w umysłach naszych zostawały obrazy, które są istotne, które zostawią ślad. I potem wokół nich narasta dopiero komentarz. Dopiero potem pojawia się krytyczny namysł, próba oswojenia tego, próba użycia tego jako narzędzia do opisu doświadczeń. Bo gdybym miał dwoma słowami opisać, o co chodzi w uważności lekturowej, to bym powiedział intensywność i intymność. Dwa pojęcia na imię. Taki ślad znalazłem też w książce profesora Sławka Ujmować, kiedy on pisze, że Thoreau przeciwstawiał kulturze współczesnej, którą też miał za kulturę powierzchowną, banalizującą, przeciwstawiał nie przeszłość, nie powrót do tego, co było kiedyś, a kiedyś było dobrze, a teraz się zepsuło. Tylko przeciwstawiał tej powierzchownej kulturze współczesnej intymność właśnie. A tę intymność rozumiał jako czujną czułość troskliwego spojrzenia. Jako takie troskliwe spojrzenie, w którym objawia nam się gęstość przedmiotu. I o to by właśnie chodziło. Nie jest moim zamiarem budowanie narracji nostalgicznej. Narracji, która właśnie brzmiałaby mniej więcej tak. Pogubiło się, edukacja straciła swoje właściwe stawki, więc wróćmy do tego, co było. Wróćmy do dobrych, starych czasów, kiedy jeszcze ludzie czytali. No, obawiam się, że nigdy nie czytali w swojej większości. A nawet jeśli czytali trochę lepiej niż teraz, to były inne mankamenty. Natomiast nie chodzi o powrót do przeszłości. Chodzi o intensywność doświadczenia. O taki intymny kontakt z rzeczywistością, z którą się spotykamy. Zresztą w ogóle w czytaniu nie chodzi ani o praktyki czysto szkolne, takie sztuczne, że coś się dzieje tylko na lekcji w klasie, albo nie chodzi tylko o rozrywkę. Tak jak najczęściej odpowiadamy na pytanie o lekturę, którą czytaliśmy, że się świetnie, szybko czytało. Kapitalna odskocznia od życia. No więc w czytaniu naprawdę nie chodzi ani o rozrywkę, która ma nas oderwać od życia, ani nie chodzi o sztuczne zabiegi edukacyjne, tylko właśnie chodzi o życie. Chodzi o to, żebyśmy zdobywali narzędzia, którymi sobie poradzimy z doświadczeniem, które nas spotyka. Żebyśmy mieli czym je nazwać, czym je ująć, do czego odnieść to doświadczenie. Żebyśmy potrafili wzbudzać, pielęgnować,
własne pragnienia, żeby nam nie marniały, nie kurczyły się. To splecenie życia i książek, życia i lektury świetnie oddaje włoski pisarz Italo Calvino w powieści Jeśli zimową nocą podróżny. Tam jest taki moment spotkania czytelnika, tego, który czyta książki, z dziewczyną, też z książką. I Calvino mówi tak. Cóż bardziej naturalnego, że pomiędzy czytelniczką i czytelnikiem nawiąże się za pośrednictwem książki nić solidarności, współudziału, sympatii. Nie jesteś już samotny w swojej lekturze. Myślisz o czytelniczce, która w tej samej chwili także otwiera książkę i oto na powieść do przeczytania nakłada się powieść do przeżycia. Dalszy ciąg waszej historii, albo lepiej, początek waszej ewentualnej historii. No to tak chyba jest, że niektóre z naszych najważniejszych książek, najważniejszych lektur zawdzięczamy bliskim osobom, bo się z nami podzieliły, bo nam rekomendowały, opowiedziały o tekście, wysłały nas do tekstu. Też nasze ważne lektury to są często te, którymi się dzielimy z najbliższymi, z przyjaciółmi, z bliskimi. One wytwarzają też pole intymności, pole wspólnoty, wymiany myśli, wymiany uczuć z ludźmi wokół. Daniel Peniak, baśniopisarz francuski, użył takiego pięknego zdania, że jesteśmy zamieszkiwani przez książki i przyjaciół. Jesteśmy zamieszkiwani przez książki i przyjaciół. To wypełnia naszą wewnętrzną treść, czy potrafi wypełnić wewnętrzną treść. I generalnie są dwa sposoby podejścia do lektury, używania lektury, czy koncentracji uwagi na lekturze. Obydwa są obecne w tej powieści Jeśli zimową nocą podróżny Italo Calvino. Pierwszy sposób polega na tym, że czytamy jakiś fragment książki i nieustannie odrywamy się od karty, od stronicy i spoglądamy wokół siebie. To, co czytamy, odnosi nas do tego, co jest wokół. I tak nieustannie wędrujemy, uchodzimy, używając poprzedniej metafory, uchodzimy między światem wokół i stronicą książki. Ta książka służy nam do tego, żebyśmy właśnie zdobyli jakieś narzędzie opisu doświadczenia wokół. Italo Calvino w owej powieści mówi tak, oddaje głos takiemu czytelnikowi. Proszę się nie dziwić, że tak nieustannie błądzę wzrokiem. W istocie taki mam sposób czytania i tylko taka lektura wydaje mi się pomocna. Jeśli jakaś książka naprawdę mnie interesuje, potrafię prześledzić zaledwie parę linijek. A skoro tylko wyłowię jakąś myśl poddaną przez tekst, jakieś wrażenie, pytanie czy obraz, już wpadam na boczny tor. Biegnę wzdłuż linii stycznej, przeskakuję od jednej myśli do drugiej, od obrazu do obrazu, podążam meandrycznym tokiem własnego rozumowania i fantazji, aż do całkowitego ich wyczerpania, a przy tym oddalam się od książki tak bardzo, że tracę ją z oczu. Niezbędny jest mi do tego bodziec lektury, i to mądrej lektury, nawet jeśli udaje mi się przeczytać zaledwie parę stron. Ale już te parę stronic zawiera dla mnie taką mnogość światów, że nie potrafię ich zgłębić. To jest ten pierwszy typ uważności lekturowej, tak? Gdzie się koncentrujemy na paru nawet zdaniach, bo one są bodźcem lekturowym. One nas pobudzają do odniesienia się do świata. Ale jest też inny sposób czytania i uważności, kiedy nie potrafimy się od stronicy książki oderwać. Kiedy tak się na niej właśnie skupiamy, że tracimy ramy, tracimy świat wokół. Wpadamy w studnię, jak Alicja w Krainie Czarów wpada w studnię, w zupełnie inny świat, w świat książki. No i też jeden z czytelników tej powieści, Italo Calvino, mówi tak. W rozległej przestrzeni utworu literackiego uważny czytelnik rozróżnia najdrobniejsze członki.
zestawienie wyrazów, przenośnie, związki składniowe, kroki logiczne, osobliwości leksykalne, które odznaczają się wyjątkowo stężonym ładunkiem myśli. Przez te właśnie szczeliny, w zaledwie dostrzegalnych przebłyskach, ujawnia się prawda, którą być może książka zawiera. Ujawnia się to, co stanowi w niej istotę rzeczy. Mity i tajemnice utworzone są z ziarenek równie nieuchwytnych, jak pyłek na nóżkach motyli. Tylko ten, kto to pojął, może oczekiwać objawienia i zachwytu. Dlatego też nie mogę, przeciwnie niż Pan, oderwać uwagi od zapisanych linijek nawet na chwilę. Nie mogę się rozpraszać, jeśli nie chcę przeoczyć jakiejś cennej wskazówki. A więc takie mamy dwa tryby czytania. No, z jednej strony to jest bodziec lekturowy, który nas popycha w świat. Z drugiej strony to jest koncentracja, żeby nie utracić jakiejś drobinki, jakiegoś ziarenka nieuchwytnego, ale szalenie istotnego, tak, który może nam odsłonić zupełnie nową perspektywę. I wtedy niczego nie chcemy uronić, tak? Niczego nie stracić, żadnego niuansu, żadnego półtonu. I obydwa sposoby oczywiście uważności są nam niezbędne, są nam koniecznie potrzebne. Choć one się wykluczają, jak we wszystkich dojrzałych postawach, musimy zachować taką postawę dwoistości. Nie stracić żadnego bieguna, ani bodźca lekturowego i odniesienia do świata, ani tej głębokiej koncentracji wejścia w tekst, żeby zyskać niuanse, żeby nasza wrażliwość się poszerzyła o bardziej wnikliwe, bardziej przenikliwe widzenie świata, zdolność do bardziej wnikliwego widzenia rzeczywistości. No i docieramy do samej kategorii uważności, bo w takiej uważnej lekturze chodzi właśnie o to pojęcie tej kategorii uważności. Henri Bergson definiował uważność jako taki intensywny stan intelektualny. Koncentrację ducha, napięcie energii, taki wzmożony wysiłek wewnętrzny, który nas jednocześnie koncentruje na jakimś wycinku świata, na jakiejś konkretnej rzeczy. Inny francuski filozof, fenomenolog Maurice Merleau-Ponty z kolei zdefiniował uwagę jako konstytuowanie przedmiotu, takie wytwarzanie przedmiotu z pierwotnej magmy wrażeń, przeżyć. Mamy jakieś takie nienazwane doświadczenie świata, z czymś się spotykamy i kiedy próbujemy zbudować z tego przedmiot, wyodrębnić z tego przedmiot, to jest właśnie uwaga. Zresztą Merleau-Ponty pokazuje, że mamy przynajmniej trzy takie główne sposoby rozumienia pojęcia uwagi. Pierwszy sposób to jest wąskie ujęcie, również potoczne, i ono oznacza po prostu nakierowanie świadomości na jakąś rzecz. Filozofowie nazywają to też intencjonalnością, czyli takim powiązaniem aktu psychicznego z jakimś przedmiotem zewnętrznym, z czymś w świecie. Więc po prostu, kiedy świadomość kierujemy na coś, to jest uwaga. Ale może być też szersze znaczenie uważności czy uwagi. I to jest... I tu są dwie wersje. To jest szerokie znaczenie, ale w słabszej wersji i w mocniejszej wersji. Więc w słabszej wersji Merleau-Ponty mówi, że to jest intensywny wysiłek wmyślania się w świat albo w siebie. Intensywny wysiłek wmyślania się w świat albo w siebie. Czyli generalnie jest to, co robi humanistyka, co robią nauki humanistyczne, kiedy próbujemy zrozumieć nasze doświadczenie, nadać mu jakiś sens. Ale jest też szerokie znaczenie i mocne, takie równoznaczne dla Merleau-Ponty'ego z fenomenologią. I to jest wtedy determinacja, żeby dotrzeć do bytu samego. To jest próba dotarcia do źródła, żeby mieć źródłowe doświadczenie. W fenomenologii uwaga to jest precyzyjny opis, krok po kroku rzeczywistości,
ciągłe powracanie też do tego, co nam się wydaje oczywiste, żeby odzyskać świeżość spojrzenia, żeby spojrzeć po raz pierwszy na rzecz. To się wiąże oczywiście, zarówno to hermeneutyczne znaczenie poszukiwania sensu, wmyślania się w świat, jak i to fenomenologiczne, taki precyzyjny opis. To wszystko jest nam potrzebne dlatego, że nasze doświadczenie potoczne, takie nasze doświadczenie codzienne, bardzo nam utrudnia uważność. Ponieważ istnieje coś takiego jak błąd doświadczenia. Experience error. On polega na tym, że kiedy na coś patrzymy, to najczęściej widzimy to, co już wcześniej zakładamy, co już wcześniej wiemy o rzeczach tego typu. Czyli innymi słowy, jesteśmy uwikłani w stereotypy, w doświadczenia, które mamy za sobą, pewne nastawienia, przyzwyczajenia. I to wszystko nam utrudnia świeże, jasne, uważne widzenie rzeczy. My już po prostu nakładamy, projektujemy na to, na co patrzymy, całe nasze wcześniejsze doświadczenie. Coś, co nam się już zdarzyło. I stąd tak istotne jest, tak istotna jest praca słowem, zwracanie uwagi na słowa, poszukiwanie słowa uważnego. Co to jest słowo uważne? Najprościej powiedzieć tak, że to jest takie słowo, które z jednej strony właśnie wiąże nasze myślenie z rzeczywistością, z rzeczą. Czyli chcemy o czymś konkretnym powiedzieć. Jakiś przedmiot właśnie chcemy opisać. Czegoś nasze słowo dotyczy. Ale z drugiej strony mamy też świadomość niewystarczalności języka. Że to nigdy nie jest słowo, które jest równoznaczne z tą rzeczą. Które idealnie reprezentuje tę rzecz. Że język zawsze jest nieadekwatny. Że zawsze jest coś więcej, co można uchwycić. Bardzo nam pomaga w takim poszukiwaniu słów uważnych poezji. No, istnieje w ogóle taki gatunek, rodzaj, typ poezji, jak poezja uważna. Czyli taka, która się koncentruje na konkretach, konkretnych fragmentach świata z taką wiarą, że one rzeczywiście istnieją, że są nam dostępne niemal namacalnie, zmysłowo. Niektóre wiersze Zbigniewa Herberta, znaczy Czesława Miłosza, albo jeszcze bardziej Mirona Białoszewskiego, to jest ten typ poezji uważnej. Takim klasycznym przykładem jest też japońskie haiku. Jako próba wycofania wszystkich nastawień, emocji autora, podmiotu fizycznego i uchwycenie tylko tej rzeczy, opis tylko tej rzeczy. Ale w ogóle, nie tylko ten typ poezji uważnej, w ogóle poezja to jest coś, co daje nam z jednej strony apetyt na słowa, takie pragnienie dobrych słów, a z drugiej strony uczy nas dystansu do słowa. Świetnie to ujął też profesor Sławek w tej książce Ujmować. Jeśli mówi, że poezja to jest dystans do słowa, do jego kamieniującej i kamieniejącej mocy. My w życiu codziennym mamy tendencję do tego, żeby nam słowa kamieniały, żeby nam funkcjonowały zawsze tak samo, żeby się stawały jednoznaczne, żebyśmy zawsze używali ich w jednym sensie. Tymczasem poezja nam pokazuje, destabilizuje to nasze przyzwyczajenie. Ona pokazuje, jak słowa mogą być polisemiczne, wieloznaczne, wielobarwne. Zresztą jedno z najważniejszych dla mnie zdań, które łączy uważność z poezją, to jest takie zdanie Paula Celana, wybitnego i potwornie trudnego poety, który powiedział kiedyś, że poezja to jest dar dla uważnych. Poezja jest darem dla uważnych. Ale poezja nam pomaga uczyć się uważności. Natomiast generalnie uważność manifestuje się w naszej dyspozycji, czyli w naszym nastawieniu na poszukiwanie języka. Trzeba szukać języka, żeby nazwać jakiś fragment naszego doświadczenia. I właśnie wtedy, kiedy w życiu szukamy języka, szukamy jak to powiedzieć, szukamy jak to wyrazić lepiej, to
to są te momenty uważności językowej, uważnego słowa właśnie. W książce, o której mówiłem na poprzednich wykładach, książce Krzysztofa Czyżewskiego Miłość tkanka łączna, Czyżewski świetnie pokazuje, jak animatorzy kultury z Sejm właśnie szukają nowego języka, nieustannie szukają słów. Bo mówi tak, odziedziczyliśmy język zamknięcia się w swoim. Czyli taki język, który dobrze opisuje wspólnotę, dobrze opisuje to, co swojskie, tych, którzy myślą tak samo jak ja, który jest bardzo giętki do opisu konfliktu, wojny, ale nie mamy języka właściwie, nie mamy słów, nie mamy dobrych sposobów, żeby opowiedzieć o dialogu, żeby opowiedzieć o przestrzeni międzyludzkiej. Więc to, co robią animatorzy scen, to nieustannie szukają języka, jak nazwać właśnie to, co się dzieje w przestrzeni międzyludzkiej, kiedy ludzie się spotykają i ze sobą rozmawiają, wymieniają. On podaje taki przykład, że to nawet w tłumaczeniach się pojawia, bo oni się nazywają Fundacja Pogranicza. I Krzysztof Czyżewski mówi, że zawsze byli za granicą tłumaczeni w języku angielskim jako Borderline Foundation. I on cały czas musiał tłumaczyć, że nie chodzi o borderline, tylko chodzi o borderland. Nie o granicę jako linię, która oddziela, tylko jako pewną przestrzeń, w której ludzie mogą się spotkać, mimo że są różni, no, mimo że są z różnych tradycji, z różnych pamięci, z różnych miejsc, czy różnych czasów nawet. Więc to nie jest wszystko jedno, czy na przykład powiemy borderline, czy borderland. Tak? I tak o to chodzi, żeby szukać sposobu dobrego wyrażenia tego, o co naprawdę chodzi. I w tej książce Czyżewski, o Miłoszu Czyżewski mówi tak, o poszukiwaniu języka. Czyż nie warto jednak znosić te męki dla jednej chwili radości z odnalezionego słowa, które jak kamień wyciągnięty z rzeki mieni się znaczeniami do tej pory pozostającymi w ukryciu i urzeczywistniającymi to coś wewnątrz nas, co trwało w niedoistnieniu, choć upragnione. Właśnie o to chodzi, że różne rzeczy w nas istnieją w niedoistnieniu, nienazwane. Coś w nas jest, ale nie wiemy do końca co. Coś nami powoduje, coś nas dręczy, coś nas cieszy, ale nie zawsze potrafimy to dobrze wyrazić, dobrze ująć. Albo coś jest między nami, jest jakiś konflikt, prawda, ale nie potrafimy tego nazwać. Nie wiemy, jak to opisać, jak to dobrze przedstawić. I szukanie tego języka to jest właśnie uważność językowa. Dla Czyżewskiego takim olśnieniem, znalezieniem słowa była właśnie tkanka łączna. To pojęcie, kategoria tkanki łącznej. On opisuje w swoich książkach i wywiadach, jak zaczynali zakładać to swoje pogranicze w Sejnach i się zastanawiali, no, co oni tak naprawdę mają tam do zrobienia, jaki jest ich cel, tak? Jak to nazwać, co oni tam chcą naprawdę robić. No i nie umieli znaleźć słowa, no, animacja kulturalno-społeczna, no. Ale to nie jest do końca to, co oddaje ich intencje, tak? Czy sens tego, co chcieliby robić. No i wtedy na spotkaniu z Miłoszem, Miłosz nagle rzuca takie zdanie, to wy będziecie budować taką tkankę łączną. No i Czyżewski mówi, eureka. To jest właśnie to. To chcemy robić. Budować tkankę łączną. Coś, co spajałoby ludzi, no, różnych, którzy mają różne funkcje, różne tradycje, różną wrażliwość, ale mają przestrzeń, która tworzy jedno miejsce, no, tworzy jeden organizm. Tą tkankę łączną. Tej baśni, którą dzieliłem się z Państwem na pierwszym wykładzie o czasie, takiej pięknej baśni Michaela Ende, Momo. Jest taka scena, kiedy Momo została zabrana do miejsca, przez mistrza chory została zabrana do miejsca, w którym powstaje czas. Słyszała też muzykę wszechświata, muzykę gwiazd. Czyli doznała olśnienia, doznała takiego najgłębszego, źródłowego doświadczenia. No i jest taki dialog w tej baśni, kiedy Momo pyta mistrza chore, jak długo będę mogła u ciebie zostać? Dopóki sama nie stwierdzisz, że ciągnie cię do twoich przyjaciół, moje dziecko.
A będę im mogła opowiedzieć, co powiedziały gwiazdy. Będziesz mogła, ale nie będziesz potrafiła. Dlaczego? W tym celu muszą w tobie najpierw wyrosnąć odpowiednie słowa. I to jest dialog, który kapitalnie oddaje to, o co chodzi w edukacji. I to, o czym mówiłem na pierwszym naszym wykładzie o odzyskiwaniu czasu. Edukacja to nie jest przekazywanie porcji informacji. Edukacja to jest czas, który trzeba sobie dać, żeby mogły w nas wyrosnąć odpowiednie słowa. Lektura to nie jest to, że my w bryku przeczytamy, co się działo w Dziadach, prawda, jacy bohaterowie tam byli, tylko to jest czas, który musimy sobie dać na przeżycie tekstu, spotkanie z tekstem, żeby mogły wyrosnąć w nas odpowiednie słowa, którymi będziemy potrafili opisać doświadczenie. Więc ja tak pojmuję właśnie prawdziwe stawki edukacji. W edukacji niezbędne jest i czas, i kaloryczne, takie odżywcze środowisko, które właśnie spowoduje, że będziemy poszukiwali dobrego języka, właściwego języka, żeby nazwać to, co się w nas dzieje, to, co się dzieje dookoła w świecie. To, co jest potrzebne, żeby coś takiego mogło się zdarzyć, no o tym mówiłem też na pierwszym naszym wykładzie, bo jednym z podstawowych warunków jest spowolnienie, czy też może lepszym słowem właśnie, jest niespieszność. To nie chodzi o samą szybkość, tylko chodzi o brak pośpiechu, brak niedbałości, nieuważności, która jest wpisana w pośpiech. O tym też pisze profesor Sławek w książce Ujmować, bo on tam pokazuje, jak Thoreau miał krytyczne podejście do czasu, wiemy, współczesnych właśnie przez pośpiech. I opisuje taką scenę, którą Thoreau obserwuje, jak ludzie wychodzą z pociągu i w ogóle nawet nie zauważają kapitalnego, pięknego, cudownego zachodu słońca, który się właśnie rozpościera. Thoreau właśnie mówi, natura teraz podarowała piękny widok, coś cudownego. Ale ludzie nie mają nawet czasu tego zauważyć, bo się spieszą. Bo właśnie przyjechali z pracy czy skądś, spieszą do domu i w ogóle nie widzą, co się wokół nich rzeczywiście dzieje. W swoim dzienniku Thoreau użył takiej frazy, takiego sformułowania, właśnie pokazując różnicę między czasem, w którym żyje świat i czasem, na którym jemu zależy. Używa takiej formuły: I'm differently timed. Jestem inaczej uczasowiony. Mam inne doświadczenie czasu. I właśnie takie inne uczasowienie edukacji to jest coś, co koniecznie jest nam potrzebne, chociaż, tak jak na pierwszym wykładzie mówiłem, trudno je sobie dzisiaj wyobrazić. Wymagałoby rewolucji, a nie tylko kosmetycznych zmian. Innym takim warunkiem to jest to, czego się możemy nauczyć od owych animatorów kultury sceny, Czyżewskiego i jego współpracowników. Oni kiedyś sformułowali takie minimum, które jest potrzebne, żeby w ogóle się animacją kulturową na poważnie zajmować. I te minimum to jest po pierwsze czas, a po drugie mała grupa. W scenach mają taką anegdotę, też Czyżewski opisuje i przypomina zawsze w wywiadach, jak tamtejszy teatr dziecięcy robi swoje przedstawienie i pojechali kiedyś do Nowego Jorku z tym przedstawieniem. No i tam, chyba nawet w Carnegie Hall, właśnie prezentowali to, ten spektakl. No i krytycy nowojorscy byli oczarowani i pytali po spektaklu: jak wy to robicie w ogóle? Jak to jest możliwe, że robicie taki kapitalny spektakl z dziećmi? To są kilkuletnie czy kilkunastoletnie niektóre dzieci, a tak dojrzale grają. W ogóle taki głęboki jest ten spektakl. Jak wy to w ogóle robicie? I wtedy Bożena Schroeder, która się zajmuje tym teatrem, odpowiedziała: bo my mamy czas. Bo oni robią ten spektakl przez 6 lat. Przygotowują, ćwiczą,
Po prostu to jest ich sposób życia. To nie jest spektakl przygotowywany na event, na wydarzenie. Tylko to jest ich sposób spędzania czasu. I potem ma to szansę dojrzeć. Ma to szansę być rzeczywiście czymś ważnym, na wysokim poziomie. Bo tego się nie robi dla pokazania się. Tego się nie robi, żeby wypełnić program, żeby zrealizować projekt unijny na przykład. Tylko to się robi, żeby robić coś dobrze. Więc trzeba mieć czas, to po pierwsze. A po drugie, trzeba mieć małą grupę. Tylko w małej grupie można rzeczywiście być uważnym. Rzeczywiście skoncentrować się na tym, co ludzie mają do powiedzenia, co konkretna jednostka ma do powiedzenia. Tylko w małej grupie da się stworzyć warunki, w której nawet najmniejsza inicjatywa, najmniejsze dzieło, najmniejsza akcja będzie miała głęboki sens, na której wszyscy będą skoncentrowani. Jak jest duża grupa, tego się nie da zrobić z naturalnych powodów. Więc to jest w gruncie rzeczy proste. To jest gramatyka edukacji. Tylko zapomnieliśmy o gramatyce edukacji, o podstawie edukacji. Mieć czas, mieć małą grupę i mieć coś jeszcze do powiedzenia. Krzyżewski pisze tak o tej małej grupie. Naszą realność budują tylko małe liczby. Esencja konkretu, bliskość bliźniego, sąsiedztwo, głęboka ekologia, list, wyprawa w inny świat, długie trwanie, zanurzenie pod powierzchnię zjawisk, duchowość. Realne jest to, co spotyka nas ze światem autentycznie, a nie masowo, turystycznie, przemysłowo, medialnie. Co w dotyku jest ciepłe i trwałe, a nie chłodne i przejściowe. Więc ci animatorzy Sejm mówią o sobie, że są ludźmi małej liczby. Tą frazę warto sobie przyswoić, kiedy myślimy o uważności w edukacji. Zabieganie w ogóle nie jest dobrą odpowiedzią na potrzeby, które rzeczywiście mamy. Zabieganie, które często się ujmuje jako takiego ducha czasów, że żyjemy w takich czasach pośpiechu, zabiegania. Ale to nie jest dobra odpowiedź na ducha czasów, ponieważ nie jest dobrą odpowiedzią podporządkowywanie się dominującym tendencjom. Tylko dobrą odpowiedzią na ducha czasów jest wsłuchiwanie się w to, czego rzeczywiście ludziom brakuje, co rzeczywiście jest ich problemem i dawanie adekwatnej odpowiedzi, a nie takiej, której większość z nas po prostu oczekuje, bo inaczej nie ma czasu pomyśleć. Też jest taki fragment w książce o Thoreau profesora Sławka, kiedy on mówi, że zabieganie nie jest odpowiedzią na potrzeby czasu i używa takiej formuły homo necessarius, człowiek konieczności. I mówi, że ten homo necessarius, czyli ten, kto rzeźbi egzystencję, życie, blisko kości, blisko tego, co jest najważniejsze, musi być człowiekiem gotowym do działania, ale czym będzie w tym przypadku efektem nasłuchiwania świata? Najpierw trzeba umieć słuchać. Wsłuchiwać się w to, co się rzeczywiście dzieje. Dopiero wtedy może się coś rzeczywiście wydarzyć. Jak o czymś takim mówimy, wsłuchiwaniu się w świat, to jest taki wątek heideggerowski, ale nie sposób też przynajmniej nie wspomnieć o Lento Fryderyka Nietzschego. Lento powoli, o którym Fryderyk Nietzsche pisze w Jutrzence. Jutrzenka tak się zaczyna, to jest taki fragment słynny o filologii, właśnie o dobrym, czyli powolnym czytaniu. Ja w tym fragmencie, który teraz Państwu przeczytam, zmienię tylko jedno słowo. Zamiast filologii wstawię edukację, rozszerzając znaczenie. I wtedy będzie brzmiało to tak. Edukacja jest bowiem szacowną sztuką, wymagającą od swego wielbiciela nade wszystko tego, by usunął się na ubocze, nie szczędził czasu, uspokajał się i był powolniejszy. Jest ona złotniczym kunsztem i poznawaniem słowa poprzez pracę nader dokładną i ostrożną. Kunsztem, który tylko w lento może cokolwiek osiągnąć. Właśnie dlatego jednak jest ona sztuką dziś potrzebniejszą bardziej niż kiedykolwiek.
Właśnie dlatego pociąga ona, urzeka nas najsilniej w tej epoce pracy, czy raczej pośpiechu, nieprzyzwoitej i ociekającej potem pochopności. Epoce, która chce uporać się czym prędzej ze wszystkim. Sama ta sztuka nie tak łatwo pokonuje to czy owo. Każe ona czytać dobrze, a więc powoli, dogłębnie, cofając się i wybiegając do przodu. Czytać refleksyjnie, z pozostawieniem otwartych drzwi, delikatnymi palcami i oczyma. Więc nieśpieszność to jest jeden z podstawowych warunków budowania postawy uważności, tej dyspozycji do uważności. Drugim jest zdolność do koncentracji. Zwłaszcza w świecie medialnej, elektronicznej wielozadaniowości, kiedy dzięki nowoczesnym technologiom możemy być w różnych miejscach jednocześnie i wykonywać wiele zadań naraz. Tym bardziej w moim przekonaniu edukacja nie powinna naśladować, używać mimikry, tego naśladownictwa tej wielozadaniowości, tym bardziej jej pogłębiać, tylko powinna nam dać doświadczenie, którego gdzie indziej nie zdobędziemy. Właśnie doświadczenie zdolności do koncentracji. Możemy się tego też uczyć z kultury japońskiej. Niedawno przeczytałem jedną z najsłynniejszych książek o estetyce japońskiej, Księgę Herbaty. Tam opisany jest cały rytuał do parzenia herbaty, filozofia, która jest z tym parzeniem herbaty związana. I między innymi jest mowa o pawilonie herbacianym, takiej chatce, w której ten rytuał się dokonuje. No i profesor Kakuzo Okakura, autor Księgi Herbaty, mówi tak. Pawilon herbaciany jest całkowicie pusty, z wyjątkiem tego, co można chwilowo w nim umieścić dla zaspokojenia czyjejś potrzeby estetycznej. Może to być przyniesiony na tę okazję jakiś specjalny przedmiot artystyczny i wówczas wszystko inne zostaje dobrane i urządzone tak, by uwypuklić piękno głównego obiektu. Nie sposób słuchać wielu utworów muzycznych naraz. Prawdziwe zrozumienie piękna możliwe jest jedynie poprzez koncentrację na jakimś głównym motywie. Więc w moim przekonaniu coś takiego jak szkolenie się, ćwiczenie się w koncentracji na jednym motywie, oczywiście dogłębnym, jest takim doświadczeniem edukacyjnym, jakiego bardzo nam brakuje. Zresztą później w Księdze Herbaty Okakura wyśmiewa się trochę z estetyki zachodniej, pokazując, że trzeba ironicznie, szyderczo, nawet pisząc, że trzeba niezwykłej wrażliwości estetycznej, żeby tak głęboko przeżywać kontakt ze sztuką, tak jak to się dzieje w mieszkaniach amerykańskich czy europejskich, gdzie jest mnóstwo obrazów, rzeźb, statuetek, bibelotów. Więc trzeba niezwykłej wrażliwości, żeby to wszystko w sobie pomieścić, mówi Okakura. A Japończycy zupełnie inaczej. Oni często zmieniają dekoracje, ale jak jest, to jest jedno, żeby można było wysiłek umysłu właśnie, tą koncentrację umysłu na tym spożytku. Jeszcze inny warunek, o którym często zapominamy, to jest coś, co ja bym nazwał mistrzostwem odbioru, czy mistrzostwem recepcji. My często mistrzostwo kojarzymy z wykonawstwem. Na taką wirtuozerię wykonawczą uznajemy, że ten, kto gra, ten, kto naucza, to tu ewentualnie musimy zadbać o mistrzostwo takie wykonawcze właśnie, twórcze. Ale zapominamy o tym, że istnieje coś takiego również jak przenikliwość, finezja odbioru. I że kiedy tej finezji odbioru zabraknie, to nawet największe dzieło i najwybitniejszy wykład i najświetniejsze jakieś dokonanie kulturowe przepadnie w niebycie, bo po prostu odbiorcy nie będą w stanie się z nim spotkać, nie będą nastawieni na spotkanie z tym dziełem. Więc takie przygotowanie do odbioru, budowanie odbioru, gotowości do odbioru w ogóle, to jest szalenie ważna rzecz, o której często się w praktyce dydaktycznej zapomina. Zabieramy uczniów na wystawę, wcześniej ich nie przygotowując do tego, co tam będzie. I nie pokazując, na co trzeba zwracać uwagę, co trzeba zauważyć. No i tak,
Można by mnożyć przykłady. To też jest coś, co się pojawia zresztą w księdze herbaty, bo tam Okakura opisuje mistrzów herbacianych, mistrzów parzenia herbaty. No i o jednym z nich mówi tak. Wybitny krytyk z epoki Sung przyznał się kiedyś z rozbrajającą szczerością. W młodości chwaliłem mistrza, którego obrazy mi się podobały. W miarę jednak, jak nabierałem dojrzałości w sądach, chwaliłem siebie samego za to, że podoba mi się to, co mistrzowie wybrali, żeby mi się podobało. Mistrz zawsze ma coś do zaoferowania. My zaś jesteśmy niezaspokojeni dlatego, że nie umiemy tego docenić. Właśnie o to chodzi, żeby nie chwalić mistrza z perspektywy własnej, własnego kryterium, tylko żeby zmieniać własne kryteria pod wpływem tego, co mistrzowie oferują. To jest motyw obecny we współczesnej pedagogice. Motyw, który mówi, że mistrza trzeba umieć w ogóle zauważyć. Że największym dramatem, z którym dzisiaj się spotykamy, jest ten, że można być na sali wykładowej, można wziąć, mieć książkę w ręce, można oglądać film i się nie spostrzec, że mamy do czynienia z mistrzostwem. Że mamy do czynienia z czymś ważnym. Można wszystko zignorować, bo się nie połapiemy, bo jesteśmy tak nieuważni, że nie jesteśmy w stanie zauważyć istotnych spraw. Brakuje nam, wracam do tezy Baumana, brakuje nam młockarni, która by nam wskazała, co jest naprawdę istotne. Dzisiaj nie da się już właściwie mówić o autorytecie i o mistrzostwie bez książek Lecha Witkowskiego. Są dwa takie potężne opracowania, wyzwania autorytetu i historię autorytetu, które w nowym świetle pokazują tę problematykę naszego kontaktu z autorytetem. Bo tam Witkowski pokazuje, że żyjemy w takich czasach, kiedy bardzo łatwo przyjąć postawę, nikt mi nie będzie mówił, co ja mam robić. Czyli postawę odrzucenia autorytetu. I że to nasze dzisiejsze, współczesne odrzucanie autorytetu następuje na trzech poziomach, jakby w trzech wersjach. Pierwsza wersja to jest taki despotyzm rozumu. To jest narracja oświecenia. Nie potrzebujemy autorytetów, bo rozum sam rozstrzygnie, co jest istotne. Więc możemy się pozbyć tradycji, możemy się pozbyć autorytetu. To jest uzurpacja autonomii, która nie musi nikogo brać na poważnie. W nic się wsłuchiwać, tak? Bo rozum sam, mój rozum sam rozstrzygnie. Bo tu się trochę zapominamy, czy oświecenie się zapomniało, że jak nie ma nikogo, kto miałby mi coś istotnego do powiedzenia, to ja sam staję się pusty, to ja sam się nicuję. Okazuje się, że we mnie też jest nic, skoro nikt nic nie ma do powiedzenia. Nie mam się czym napełnić, nie mam jakich perspektyw na siebie nałożyć. Więc w wyzwoleniu się od autorytetu nie chodzi o to, żeby się pozbyć autorytetu, tylko żeby na jeden autorytet potrafić nałożyć drugi. A potem jeszcze jeden, żeby ich konfrontować ze sobą. Więc to jest pierwszy sposób, w jaki pozbywamy się dzisiaj autorytetu. Taka arogancja rozumu. Drugi sposób to jest despotyzm dorastania. Czyli takie młodzieńcze odrzucenie autorytetu przez identyfikację z jakąś namiastką. Młody człowiek, dojrzewając, czasem bardzo mocno się identyfikuje z idolem, jedną ideą, jakąś jedną praktyką i odrzuca wszystkie inne głosy. Taka nadidentyfikacja z namiastką następuje. To jest konieczny proces rozwojowy. Dobrze, że się pojawia, bo dzięki temu się kształtuje tożsamość, nasza zdolność do w ogóle identyfikacji z czymś ważnym, ale on musi być przejściowy. Czy wolno pozwolić być konserwatystami, ultrakonserwatystami młodym ludziom, bo oni muszą się z czymś zidentyfikować, ale jeśli to się przedłuża, to staje się problemem, bo to jest zamknięcie. I to takie często niemądre bardzo zamknięcie. No i jest wreszcie trzeci rodzaj, bardzo powszechny, despotyzmu aktywnej niewiedzy. Czyli kiedy po prostu uznajemy, że nasza ignorancja jest równoprawnym punktem widzenia i nikt mi nie będzie nic mówił. Bo to, co ja wiem, jest równie dobre, jak to, co wie profesor. Albo równie dobre, jak to, co wie moja mądra ciocia. I wszystko jest równoważne, a najważniejsze jest mój punkt widzenia. Więc to jest taka ignorancja spod znaku buntu mas.
tego, co Ortega y Gasset opisał w latach 30. takiej postawy, że ja mam prawo być przeciętny i czerpać z tego profity. Nikt mi nie będzie właśnie mówił, jak to ma być, nikt mi nie będzie zewnętrznych wzorców stawiał. Tyle tylko, że ten nasz, to nasze pozbycie się autorytetów świadczy o tym, o czym mówił Okakura w Księdze Herbaty, o tym zjawisku, że to nie autorytetów brakuje, nie mistrzów brakuje, tylko brakuje naszej gotowości spotkania się z nimi, naszego zapotrzebowania na mistrzów. Mistrzów jest pełno. Są całe biblioteki uginających się półek od mistrzów, a i żywych daje się sporo znaleźć. Tylko trzeba mieć w sobie potrzebę, zainteresowanie, pragnienie, głód spotkania z czymś ważnym, na spotkania mistrzostwa. Jak nie ma takiego głodu, takiego pragnienia, to możemy wtedy diagnozować zupełnie fałszywie świat, że żyjemy w czasach, w których mistrzów już nie ma. Nie ma ważnego autorytetu. Nie ma ludzi gotowych na czerpanie z takiego życiodajnego spotkania, a nie samych autorytetów. No więc gotowość do zauważenia mistrza, gotowość, taką budzenie głodu w nas samych, nauczycielach, uczniach, wykładowcach, studentach, to jest jeden z warunków, obok niespieszności i koncentracji, jeden z warunków w ogóle uważności. Ale też bardzo chciałbym, żebyście Państwo zwrócili uwagę na to, co sugerowałem już wcześniej, że nie chodzi mi wyłącznie o praktyki takie szkolne czy akademickie, o praktyki, które mamy, kiedy mamy książkę w ręce. Uważność dotyczy również codzienności. Jest taki piękny fragment Czesława Miłosza ze Stanu Poetyckiego, kiedy on mówi: byłem niecierpliwy i drażniło mnie tracenie czasu na głupstwa, do których zaliczałem sprzątanie i gotowanie. Teraz z uwagą kroję cebulę, wyciskam cytryny, przyrządzam różne gatunki sosów. No więc nawet zwykła codzienność ma w sobie mnóstwo takich drobin znaczących, jak to nazwie Jolanta Brachczajna, drobin znaczących, które są nośnikami sensu i które mogą przyciągać naszą uwagę, którym warto poświęcić naszą uważność. Zresztą w Księdze Herbaty jest też taki fragment o sprzątaniu, to, że istnieje sztuka sprzątania. Nie można się rzucać na antyczne przedmioty ze ścierką, jak gwałtowna gospodyni holenderska, cytuję Okakurę, tylko trzeba z pewnym uszanowaniem sprzątać. Nie warto też na przykład wycierać wody, która skapała z wazonu, z kwiatami, bo to może sugerować rosę. Więc istnieje sztuka sprzątania. Zresztą jest taka genialna, w moim przekonaniu, książka Jolanty Brachczajny, profesor estetyki, Szczeliny istnienia. To jest książka o różnych drobnych rzeczach, które nas spotykają. Na przykład o sprzątaniu. No, jeden z rozdziałów dotyczy krzątactwa, czyli tego, jak sprzątamy. No i Jolanta Brachczajna genialnie pokazuje, że jak my sprzątamy, to walczymy w imię kosmosu z chaosem. To jest w ogóle pierwotna walka, no, taka ze stworzenia świata wzięta. Bo jakbyśmy nie sprzątali, to chaos narasta. Entropia, wszystko się rozpada. Więc trzeba czasami zaprowadzić trochę jak Bóg ładu we wszystkim, żeby powstał kosmos. I to się ścierają dwie wielkie siły w nas. Coś takiego można widzieć, kiedy się macha ścierką albo z odkurzaczem. Jeśli się tylko umie patrzeć, uważa. Zresztą szczeliny istnienia rozpoczynają się opisem wiśni. Pierwszy esej to jest kilkunastostronicowy esej, który właściwie jest tylko opisem małego owocu wiśni. On się zaczyna tak. Owoc wiśni, lśniący, dojrzały, wypełniony sokiem, skórka napięta i błyszcząca, jaskrawa czerwień, gęsty brąz, niepokojące lustra czerwi.
To jest tylko początek. Potem jest, co się dzieje, jak bierzemy taki owoc wiśni do ust, prawda? Nasz język napotyka na gładkość, na lekkie klęśnięcie po szykułce. Piękny esej, ale wymowa jego jest taka, że jak filozofowie narzekają, że byt milczy, to zapominają, że byt nie mówi do nas w całości en bloc, tylko mówi przez drobiny znaczące, przez takie egzystencjalne konkrety, które wokół nas są. Tylko trzeba umieć znaleźć się w ich pobliżu, wystawić się na ich uderzenie, czyli innymi słowy właśnie wsłuchiwać się. Takie wsłuchiwanie się Krystyna Ablewicz, profesor pedagogiki z Krakowa, nazywa świadomością pokorną. Mówi tak, że trzeba umieć zbudować w sobie przestrzeń ciszy, żeby pozwolić światu mówić, żeby pozwolić, żeby coś w nas się pojawiło. Jak my nieustannie mamy w sobie hałas, nieustannie mamy w sobie narrację, no to nie jesteśmy w stanie usłyszeć tego, co świat mówi, bo ciągle jesteśmy aktywni. Aktywizm nas ogłusza. Ciągle słyszymy tylko własny głos i wtedy nie usłyszymy tego, co ewentualnie rzeczywistość wokół ma nam do powiedzenia. Czyli po prostu tych sensów nie wydobędziemy, które możemy wydobyć. I dlatego uważność już obok lektury, czy też w powiązaniu z lekturą, ale niekoniecznie taką dosłownie rozumianą, tylko rozumianą szerzej, bo my czytamy przecież nie tylko wtedy, kiedy mamy książkę w ręce, ale czytamy również wtedy, kiedy rozmawiamy z drugim człowiekiem. Czytamy człowieka, czytamy jego życie, czytamy jego doświadczenia. Więc można czytać też wnikliwie, niekoniecznie właśnie sam tekst. Więc taką dyspozycją budowania uważności jest dyspozycja do słuchania, umiejętność słuchania. I to jest chyba jedna z najważniejszych w ogóle dyspozycji dla pedagoga, nauczyciela, w ogóle pracownika społecznego, kogoś, kto pracuje z ludźmi. Umiejętność słuchania, czyli samo nastawienie na słuchanie. Tymczasem wiele diagnoz pokazuje nam, że słuchamy gorzej. Może nie gorzej, ale może zawsze źle słuchaliśmy. Może to jest rzadka sztuka słuchania. Szwedzka pisarka Ellen Key, słynna, bo napisała na progu XX wieku taką książkę Stulecie dziecka. Więc Ellen Key na początku XX wieku w swoich esejach mówi, że właśnie gorzej słuchamy, że upada sztuka słuchania. Na początku XX wieku diagnozuje jakby już całą epokę i nasz świat. Bo mówi, że człowiek współczesny, ten nieszczęśliwy pęk nerwów, jak o nim mówi, nie ma czasu, a w konsekwencji skłonności, żeby zagłębić się w wymianę myśli. By mieć dla drugiej osoby subtelne względy. By nasłuchiwać, znów cytat, tych wszystkich półtonów, jakimi objawia się dusza. Więc nie mamy czasu, znowu przez pośpiech, przez tą spieszność, nie mamy czasu, żeby się wsłuchiwać w półtony w obcowaniu z drugim i umykają nam, uchodzą naszej uwagi ważne rzeczy. Jest taka książka księdza Krzysztofa Grzywocza, Sztuka słuchania, w której on pokazuje, że diagnozy lekarzy, psychologów, pedagogów, rodziców, księży bardzo często są tylko częściowe, albo nawet zgoła fałszywe, kiedy nie poświęca się odpowiedniej ilości czasu na wysłuchanie. Kiedy się słucha właśnie pospiesznie. Jak się nie ma czasu na słuchanie, to się bardzo łatwo przesłyszeć. I on mówi tak, że łatwo zdiagnozować zespół Aspergera, ale trudniej usłyszeć ból, który się za tym kryje. Trudno usłyszeć skomplikowanie sytuacji, w której ten człowiek się znajduje. Łatwiej zauważyć, wysłyszeć jakąś jednostkę chorobową, nazwać, niż zauważyć kolor sukienki, smutek w oczach. To są trudniejsze rzeczy. Łatwo się przesłyszeć,
Łatwo przypisać na przykład komuś złe intencje albo źle zinterpretować sytuację. Jak mamy swoje nastawienie, mamy ten swój experience error, błąd doświadczenia. Coś mamy w swojej biografii, czasami nawet z dzieciństwa, czasami z różnych doświadczeń wcześniejszych z tą osobą i to potem nakładamy, kiedy słuchamy następnych rzeczy. I to jest jeden z podstawowych kłopotów, jakie mamy, kiedy zaczynamy słuchać. Można by osobny wykład przeprowadzić o słuchaniu, dobrym słuchaniu, tak? To niekoniecznie w takim poradnikowym trybie, ale ja tylko kilka myśli takich, moim zdaniem, podstawowych warunków uważnego słuchania. Kilka tylko takich podstawowych myśli chcę Państwu teraz zaprezentować. Pierwsza rzecz to jest przygotowanie się na słuchanie. Używając formuły brytyjskiego filozofa analitycznego Johna Austina, można powiedzieć, że trzeba zadbać o warunki fortunności słuchania. Znaczy trzeba zadbać o czas, miejsce, okoliczności, w którym słuchanie się odbywa, bo jak one będą nieodpowiednie, to też nic się nie uda. A przede wszystkim to trzeba w sobie zbudować przestrzeń słuchania właśnie. Tak jak Krystyna Ablewicz mówiła, że trzeba w sobie ciszę zbudować. Ja to sobie wyobrażam tak trochę metaforycznie, że żeby kogoś naprawdę usłyszeć, to trzeba postawić w środku w sobie dwa fotele. Pierwszy dla nas, na którym siadamy i wyłączamy się z innych zajęć, z innych myśli, z innych trosk, żeby poświęcić ten czas na rozmowę. I drugi dla tego kogoś. Specjalna przestrzeń, miejsce, które oczekuje na niego. Takie nastawienie, taka dyspozycja wewnętrzna jest w moim przekonaniu szalenie potrzebna, żeby w ogóle zacząć. Żeby to miało szansę być fortunne jakoś. Druga rzecz to jest uświadomienie sobie tego, o czym już dwukrotnie mówiłem, czyli uświadomienie sobie, że nie ma czystego słuchania. Że to nigdy nie jest tak, że jak ja słucham drugiego, to po prostu słyszę jego. Bardzo wiele z tego, co mi się wydaje, że słyszę, to jest moje własne doświadczenie, moje własne projekcje. Że my zawsze słuchamy przez pryzmat tego, co w nas już siedzi. I to sobie trzeba koniecznie uzmysłowić. Że jak siedzę naprzeciwko kogoś, kogo mam wysłuchać, to muszę pamiętać, że on jest kimś innym. Że on nie jest tworem mojego myślenia, moich uczuć, moich oczekiwań wobec niego. Tylko, że to jest ktoś inny. Często to jest ktoś, kto ma w ogóle inną historię. To znaczy, jest mnóstwo doświadczeń, ludzi, wydarzeń, które jego spotkały i o których ja się nigdy nawet nie dowiem. Bo on ma inną historię. Więc to jest szalenie ważne, żeby rozdzielić w słuchaniu to, co działo się kiedyś, od tego, co dzieje się dzisiaj. To, co jest składnikiem mojego doświadczenia, od tego, co jest ewentualnym doświadczeniem tego, kto do mnie mówi. Przecież to jest szalenie trudne w praktyce, ale nie ma bez tego, bez takiej świadomości, że ja projektuję, że to nie jest tak, że ja cię usłyszałem i teraz jestem pewien, że powiedziałeś to. Bo jak nie mam takiej świadomości właśnie, no to po prostu się przesłyszę. Łatwo się przesłyszeć. Dlatego też takie destrukcyjne dla słuchania jest posiadanie gotowych odpowiedzi. Zanim wysłuchamy historii, mamy już gotową odpowiedź. Pewnie Państwo macie takie doświadczenie, bo przypuszczam, że ono jest dość powszechne. Kiedy kogoś słuchamy i słyszymy właściwie tylko pierwsze zdanie, a potem się wyłączamy, bo się koncentrujemy na tym, co mu powiedzieć. Jaką mu dać odpowiedź. No więc po pierwszym zdaniu, czy po pierwszych paru zdaniach już go właściwie nie słuchamy, tylko się koncentrujemy na tym, jak tu pięknie się zaprezentować, jak adekwatnie tu odpowiedzieć, czyli na sobie się koncentrujemy, na swojej opinii. Dlatego też tak destrukcyjne jest przerywanie. Też nasz częsty zwyczaj, bo Krzysztof Grzywocz podaje taki przykład. Spotyka się dwóch ludzi i jeden mówi: wiesz, byłem wczoraj na wykładzie o twórczości Zbigniewa Herberta. A drugi mu przerywa i mówi: no to bardzo ważny poeta, który wiersz ci się najbardziej podobał?
No i może już nie usłyszeć tego, co było tą historią. No, mogą zacząć rozmawiać o twórczości Herberta. Ale może nie to było sensem tej historii. Może ten ktoś chciał powiedzieć, że spotkał kogoś na tym wykładzie, prawda, i to go tam zraniło, uderzyło, albo coś mu przypomniało. Ale już się tego nie dowie być może, bo przerwał i historia nie zostanie dokończona, bo wybił z rytmu. Prawda? Albo taka klasyczna historia, przychodzi dziecko do domu i mówi: mamo albo tato, dostałem dwójkę. A mówiłem ci, żebyś się uczył, do lekcji już nadrabiać. Więc nie usłyszeliśmy historii. No dostał dwóje, wiemy o jednym wydarzeniu. Ale kompletnie nie wiemy, co chciał nam powiedzieć. Kompletnie nie wiemy, co przeżywa, co się w nim dzieje i jaki komunikat naprawdę chciał nam dać. Więc jest takie piękne też zdanie Krzysztofa Grzywocza, kiedy on mówi, że słuchanie jest jak z narodzinami dziecka. Trzeba dać mu się urodzić całemu. Można się w pół urodzić. Się kończy katastrofa. Dziecko się musi urodzić całe. Więc tak samo wypowiedź musi się urodzić cała, żeby tu się coś mogło rzeczywiście podzielić. Trzeba sobie też zdawać sprawę na przykład z warstw komunikatów. No, też bardzo ważna rzecz. My się często koncentrujemy na pierwszej warstwie, czyli na tej warstwie informacyjnej. To też jest taka historia, którą w swojej książce Krzysztof Grzywocz przytacza. Mówi, że kiedyś, jak był na studiach w Londynie, to się poczuł bardzo samotny, bo tam wyjechał, nie miał nikogo, żadnego towarzysza, no więc poszedł do jakiegoś znajomego księdza i się go pyta: słuchaj, może byśmy się napili herbaty? A ten ksiądz odpowiada: nie, już piłem. No i jakby usłyszał pierwszą warstwę komunikatu, prawda, o herbacie, ale już nie usłyszał drugiej. Że człowiek się czuje osamotniony, że słuchaj, spotkajmy się. Więc w ogóle ci, którzy się zajmują słuchaniem profesjonalnie i analizą słuchania profesjonalnie, pokazują, że bardzo ważne jest, że w ogóle celem słuchania jest wydobycie pytania, które w człowieku się ma szansę pojawić. Że my bardzo często, kiedy rozmawiamy, to wcale nie wiemy, co w nas siedzi. Wcale nie wiemy, co chcemy powiedzieć. Właśnie słuchanie jest po to, żeby dać czas, żeby urodziły się w nas słowa. Często jest tak, że ludzie mają niskie poczucie wartości. Mówiliśmy o tym ostatnio. I na przykład koniecznie potrzebują pretekstu. Myślą, że trzeba dać jakiś wyraźny powód, żeby się z drugim spotkać. No więc wymyślają taki powód. A w trakcie rozmowy wychodzi, że tak naprawdę chodziło o coś zupełnie innego. Tylko nie mieli odwagi tego powiedzieć. A często jest tak, że w ogóle nie wiedzą, co chcą powiedzieć, tylko właśnie musi być przestrzeń słuchania, przestrzeń czasu, żeby to coś mogło się urodzić, żeby można było znaleźć dla tego słowa. W tej baśni Momo, o której już mówiłem, jest taki piękny fragment, tylko on jest już dłuższy, więc nie będę Państwu czytał. Taki piękny fragment, jak ludzie przychodzą do Momo, bo Momo nic nie robi, tylko słucha. Momo po prostu jest. I oni przychodzą, opowiadają i nagle wpadają na najlepsze pomysły, na rozwiązania swoich problemów. Bo Momo jest bardzo uważnie, w bardzo wielkim skupieniu ich słucha. No i to im szalenie pomaga. Jest taki piękny wiersz o słuchaniu tego, co ukryte w człowieku, o słuchaniu tej drugiej warstwy. Taki piękny wiersz Marie Noël, francuskiej poetki. Mężczyzno, uważaj. I on brzmi tak. Mężczyzno, który bierzesz sobie tę młodą dziewczynę, wkładając na jej dłoń obrączkę i nie dasz jej nic ponad to, co potrzeba, by doświadczyła trudu rodzenia. Uważaj. Ona niesie w sobie tajemnicę. Jest nieznana. Ty zaś nie znasz jej, ani się nie troszczysz, aby ją poznać. Nie zadajesz jej pytań, ani na nią nie patrzysz. Uważaj, ona tam jest. Nieznana, tajemnicza dziewczynka o zamkniętych oczach. Ona tam jest sama, gotowa przyjmować i spragniona, by się napełnił sobą. Drżąca wśród traw, skarga przelatującego ptaka, zapach utraconego kraju, który ją szuka i wzywa.
Jej smutek jest w Twoim domu. Jej samotność w Twoich ramionach. Kto się rozpozna, nieznany? Kto się odnajdzie, zagubiony? Ktoś się z nią połączy, opuszczony? Kto się pokocha taką, jakiej nigdy nie widziałeś i na jakiej Ci nigdy nie zależało, by ją taką znać? Ktoś weźmie tą, która czekała, aby ktoś ją wziął. Ktoś Ci ją odbierze, taką, jakiej Ty nigdy nie posiadałeś. Tajemniczą dziewczynkę umieszczoną w Twojej żonie. Zostawi Ci Twoją żonę, jak się zostawia opakowanie po przedmiocie. Zostawi Ci jej pracujące ręce. Zostawi Ci jej stroje i jej ciało. To także strój, tylko że cięższy. Zostawi Ci ją taką, jaką się posługujesz, ale porwie tę, której nie potrzebujesz. Małą dziewczynkę, jak bławatek, nieużyteczną w polu zboża. O to troszkę chodzi, że są małe dziewczynki o zamkniętych oczach, ukryte w kobietach. Są mali chłopcy o zamkniętych oczach, ukryci w mężczyznach. I można ich nigdy nie usłyszeć, kiedy się nieuważnie słucha. A takim impulsem do uważności może być chociażby znikanie. Czas, od którego zaczęliśmy ten cykl spotkań. Bo wszystko zdarza się tylko raz. W życiu nie ma funkcji replay. Wszystko, co nas spotyka, to są chwile. Te i więcej drugiej takiej nie będzie. Jedna z książek o czasie mieści w sobie takie zdanie. I tym zdaniem zakończę. Ponieważ rzeczy i ludzie nieustannie znikają, tak nieskończenie wiele wszystkiego ma nas za jedynego świadka. Bardzo Państwu dziękuję.